dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 13 dzień września, poniedziałek i chciałbym przywitać Was dwoma hasłami biblijnymi. Pierwsze hasło z księgi proroka Izajasza z 45 rozdziału, 8 werset. Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, to stworzyłem. I drugi fragment z drugiego listu do Koryntian, 9 rozdział, 10 werset. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Te dwa dzisiejsze fragmenty, które przed chwilą przeczytałem, są takimi fragmentami, które pokazują nam Pana Boga jako tego, który daje nam różnego rodzaju dary. I myślę, że kiedy czytamy tego typu wersety, dobrze byłoby, gdybyśmy się tak troszeczkę rozejrzeli. Może w prawo, może w lewo, patrząc na tą całą przyrodę, która nas otacza. I wydaje mi się, że w takich momentach, kiedy widzimy to wszystko, co jest wokół nas, czasami może stwierdzając, tak na co dzień, często może nam to umyka, ale kiedy popatrzymy na to, tak szczerze, zatrzymując się tak troszeczkę, to możemy stwierdzić, że Pan Bóg jest niesamowity. To wszystko stwarzając, dając nam tak wiele możliwości i Jego stworzenie jest czymś absolutnie fantastycznym i wyjątkowym. Pan Bóg daje ziarno siewcy, chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Czytamy w drugim liście do Koryntian, który też wcześniej był zacytowany. Nie tak dawno tutaj w Harzlachu i w Zamarskach obchodziliśmy dziękczynne święto żniw. To taki czas, kiedy ołtarz jest pięknie przystrojony, kiedy widzimy wiele owoców, warzyw, które na tym ołtarzu się znajdują. I wydaje mi się, że to jest taki szczególny dzień, szczególne nabożeństwo w roku kościelnym, kiedy faktycznie myślimy o tym, jak wiele Bóg nam daje. I to jest absolutnie wyjątkowe, dlatego że pomyślmy, jak często przyjmujemy za pewnik to, co mamy, jako coś totalnie oczywistego. A może czasami naprawdę warto pomyśleć i stwierdzić, Panie Boże, no wyjątkowe to jest, że tak wiele błogosławieństw doświadczamy na co dzień, że tak wiele dobra od Ciebie przyjmujemy. Coś, co czasami dla nas jest oczywistością, niekoniecznie oczywiste musi być. I wielu ludzi nie ma tego, co my posiadamy. Tak więc jest to powód do wdzięczności i do dziękczynienia względem Pana Boga. Ale jeszcze taki jeden aspekt na dzisiaj. Dlatego, że jest powiedziane, że Bóg przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Tak jak nawiązując jeszcze do tych nabożeństw w czasie dziękczynnych świąt żniw, myślę sobie, że moglibyśmy powiedzieć, że bardzo pięknie te ołtarze są przystrojone. Ale pytanie, czy kiedy popatrzymy się na nasze własne życie, to widzimy też takie owoce Bożej sprawiedliwości. Takie owoce duchowe naszej wiary, które się na co dzień objawiają. Czy ktoś z zewnątrz, patrząc na nas, mógłby powiedzieć, że naprawdę piękne owoce wiary my sami wydajemy? Oczywiście jest to niemożliwe bez Bożego działania. Jest to niemożliwe bez zaufania Panu Bogu. Natomiast pytanie, czy faktycznie nasze życie takie jest? Czy faktycznie wydajemy te różnego rodzaju owoce wiary, które na pewno mogą być inspiracją i też wskazówką dla innych? Bo być może ktoś, patrząc na nas, zapyta nas, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujemy. I wtedy możemy powiedzieć, że to Bóg jest naszą inspiracją i że wierzymy w Niego i w związku z tym chcemy wydawać dobre owoce wiary w naszej codzienności. I właśnie tego nam życzę, żeby cały ten dzień, ale też nadchodzący tydzień, miesiąc, żeby to był taki czas wydawania dobrych owoców, a z drugiej strony dostrzegania tych wielu, wielu pięknych darów, które Pan Bóg na co dzień nam daje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Życzę dobrego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Do zobaczenia.